Otrzymuję olbrzymią ilość e-maili w sprawie zmian w dyrektywie o posiadaniu broni. Jako poseł zaangażowany w komisję odpowiedzialną za ten temat, chciałbym przekazać kilka informacji o aktualnym stanie spraw. 15 marca Parlament planuje przeprowadzić wysłuchanie publiczne w sprawie zmian w dyrektywie. Największe zmiany będą obejmować kwestie posiadania broni strzeleckiej przez myśliwych, broni sportowej oraz antyków używanych przez muzea i grupy rekonstruktorskie. Niestety, komisja zaczyna popadać w pewien obłęd bezpieczeństwa. Zastanawia się, jak ograniczyć dostępność rysunków technicznych broni. Ma to uniemożliwić ich ewentualną chałupniczą produkcję lub możliwość wydrukowania na drukarce 3D. W proponowanych zmianach nie przygotowano tak zwanego impact assessment, który pokazuje, jakie koszty będą ponosić obywatele i państwa członkowskie. Pokazuje to tylko, jak szybko i bez namysłu chcą działać unijni urzędnicy. Niestety kolejny raz ze szkodą dla praworządnych obywateli.